Zachodniopomorska biblioteka cyfrowa Kurier Szczeciński 6 maja 1947 roku. wtorek. 100 tysięcy ton zboża w drodze do portów polskich. W najbliższych tygodniach nadejdzie morzem do portów polskich 100 tysięcy ton zboża chlebowego dostarczonego nam przez UNRA. W portach Gdyni Gdańska wszystko jest przygotowane na przyjęcie tych transportów. Ostatnio przybył do Gdyni duński statek Awanse, który przywiózł przeszło 2000 ton jęczmienia siewnego. Wielki transport 50 tysięcy koni dla Polski z krajów skandynawskich. W najbliższym czasie nadejdzie do Polski nowa partia koni ze Szwecji, licząca 10 tysięcy sztuk. W dalszej kolejności spodziewane jest przysłanie z Danii 40 tysięcy koni rasowych. Rozprowadzenie koni nastąpi przez Związek Samopomocy Chłopskiej. Równocześnie nadeszły instrukcje dla przyszłych właścicieli, określające, jak należy się z tymi końmi obchodzić. Już dymią kominy Huty Szczecińskiej w Stołczynie. Wczoraj rozpalono wielki piec z rudą żelazną. Przechadzka po międzynarodowych targach poznańskich. Na pierwszym piętrze pierwszego pawilonu zwiedzający wystawę napotyka na bardzo tragiczne sceny. Oto nasi milusińscy, zwiedzając wystawę z rodzicami, nie mogą oderwać oczu od pięknych zabawek polskiego przemysłu ludowego czy wyrobów artystycznych Krakowiaczek. Ciągnie więc mały smyk swoją mamę za rękę. I krzyczy na całe gardło: Kup! Dobra matka chciałaby zrobić przyjemność synowi, ale sprzedaży na miejscu nie ma. Usta malca układają się w podkówkę, i za chwilę rozlega się płacz. 363 tysiące osób odwiedziło targi poznańskie. W dniu 4 maja nastąpiło zamknięcie międzynarodowych targów poznańskich. Według przybliżonych obliczeń ogólna ilość zwiedzających dosięga 363 tysięcy osób. Szczególnie wielka frekwencja była w dniu 1 maja oraz w ciągu ostatnich dwóch dni trwania targów, wahając się od 60 do 70 tysięcy dziennie. Największy meteor świata. Jak wynika z relacji uczonych radzieckich, meteor, który w dniu 12 lutego spadł w lasach rozpościerających się pomiędzy Władywostokiem a Chabarowskiem, był największym meteorem, jaki kiedykolwiek spadł na Ziemię. Odłamki jego wyżłobiły w skorupie ziemskiej około 30 kraterów. Największy z nich ma 25 metrów szerokości i 10 metrów głębokości. Drzewa rosnące w pobliżu tych kraterów zostały wyrwane z korzeniami. Jeden z odłamków meteoru przesłany został do Leningradu, gdzie poddano go chemicznej i fizycznej analizie. Stwierdzono, że meteory zawierają m.in. żelazo, nikiel i kobalt. Koło miejsca, gdzie spadł ostatnio meteor, utworzone zostanie pierwsze na świecie Muzeum Meteorów. Odbudowa domów akademickich. W Szczecinie powstaje specjalna dzielnica akademicka. Na dzielnicę tę składać się będą gmachy wyższych uczelni, to jest Akademii Handlowej, Szkoły Inżynierii oraz Szkoły Morskiej, a dalej domy akademickie i domy przeznaczone na mieszkania dla profesorów tych uczelni. Prawie wszystkie wyżej wymienione gmachy znajdują się w chwili obecnej w remoncie.